Słoneczko, tu znowu ja po krótkiej przerwie, bo dość długa była, chyba 4 tygodnie, nic nie było, żadnych filmów. I no, znów na X-Motosie. Teraz filmik pod tytułem Moja opinia o chińskim sprzęcie po 10 motogodzinach. Mamy 9.9, 10 motogodzin za mną, nawet trochę ponad, bo wcześniejszy licznik przy 3 godzinach się zepsuł, więc no. Co chciałbym powiedzieć? No, generalnie sprzęt się dobrze sprawuje. Nie mam jakichś takich uwag do niego odpukać. Na razie jest git. Co jeszcze mogę powiedzieć? Jak było tam widać na jakichś shortach, to teraz leję do niego olej iPona 10W50. Ponieważ no, czasem jest taki odcinek, że lecę cały czas piątka full maneta, bo no, żeby szybciej jechać po prostu, tej mocy, no, można powiedzieć, trochę brakuje. No i mówię, że na tym 10W40 nie ma co go katować, ten silnik, chociaż te silniki dużo znoszą z tego, co tam pisaliście w komentarzach, że nawet 400 motogodzin bez remontu, czyli jeszcze 390 i kurwa remont nim. Co mogę powiedzieć? No, zawieszenie póki co dobrze się sprawuje. Lagi nie ciekną, nic takiego. Zobaczymy po zimie. Prawdopodobnie no, przez zimę no, to motocykl będzie stał większość czasu. Czasem pewnie może coś wyjadę. No co jeszcze powiem? No, kleina się trzyma, trochę brudny, jasno, bo jeszcze go nie myłem, odkąd go kupiłem. Tak jakoś porządnie. A zawory wyregulowałem już. Nie pamiętam, to 0,10, 0,15. Jakoś tak te luzy zaworowe. Patrzyłem na filmikach na YouTubie takiego ziomka. Nawet ostatnio u mnie coś w komentarzach się zaczął udzielać. Więc no, też takiego sprzęta miał. Teraz ma 300 z cieczo. I też się zastanawiam, czy takie 300 na wiosnę nie kupić. Wystawić tego na sprzedaż i na wiosnę 300 kupić. Cały czas zastanawiam. Albo jakoś ramę i ten silnik tam wrzucić. No, trochę ostatnio na żwirowni jeździłem, ale z kolegą nic nie nagrywaliśmy. Trochę błotnik ucierpiał. Mi się trochę połamał, ale go zlutowałem. Chociaż już trochę puszcza. Dwa razy napęd już naciągałem. Z tego co pamiętam. No i co, no sprzęt się sprawuje. Na wiosnę pewnie takie duperele, czyli zrobić pewnie znów zawory, zobaczyć, świece wymienić, bo to wiadomo. No, a tak to git, w hamulce wszystko działa. Lampa też, coś się nazbierało. Tych nakładek dalej nie założyłem. Nie regulowałem jeszcze szprych ogólnie, ale jakiegoś mega luzu nie mają tutaj. Z przodu bynajmniej. Z tyłu zaraz zobaczymy. No. No jeszcze jakoś takiej tragedii nie ma, że może to się nie urwie. Zobaczymy. Co jeszcze mogę powiedzieć? No hamulce, jak widać, w kurczę dobrym stanie. Klocki w sensie, tarcie też. Będę go musiał niedługo wymyć porządnie. No. Tutaj. O kurde. Tu już jakaś rdza łapie, to. No, wyczyścić będę musiał, kurde. No. Nowy sprzęt, już rdza go łapie. No. Generalnie na tym oleju trzeba go. O. Jak widać. Kurwa, chińskie gówno. No, na tym oleju trzeba go długo rozgrzać, żeby na zimnym nie piłować. No. A tak to chodzi, no zobaczymy. Teraz czekam na koleżkę, jakoś wyprawę zrobimy. Motorkami, może jeszcze jednego się uda zwołać. I sobie coś pojeździmy, kurde. No.
Tu już wydech taki czerwony się zrobił. Znaczy czerwony, no wypalił się. No kurde, nie wiem co wam jeszcze mogę powiedzieć, no. Felgi na razie całe, tak jak czytam te opinie. Ktoś tam w komentarzu pisał, że 3 miesiące i do wyrzucenia motor. Już mam go około 3 miesięcy. Może nie zrobiłem nim jakoś mega dużego przebiegu. Ale kurde, no co, no. Nie ma czasu tak zbytnio na jazdę, kurde. Raz na weekend się przejechać. Teraz 2 tygodnie stał w ogóle nieodpalany. Właśnie te zawory wyregulowałem z koleżką. Taki mini serwis. I no. Generalnie tak. Jak to zauważyłem, to się ruszało. Znaczy rusza się. Od zmiany biegów też. Trochę to dokręciłem, ale chyba źle, bo czasem jest problem zbić biegi. Nie jest kwestia skrzyni biegów, że jebnęła, tylko kwestia właśnie kurwa tego. Może to jakoś źle skręciłem, nie wiem. Zaraz z tym podpatrzę. Generalnie ten gaźnik chyba będę musiał zmienić na ten z pompką paliwa. Czy ten motor miał więcej mocy. No się zobaczy. Dobra, przejdziemy się kawałek. W innym miejscu poczekam na koleżkę. I ten. W ogóle jesień teraz. Pali dobrze, no. No, jesień teraz. Można pojeździć trochę, ale się szybko ciemno robi. Dobra, spróbujemy coś na kole. Kurwa. Tu się opona strasznie ślizga. Jeszcze ten, zdjęliśmy na chwilę DB Killer jakoś ostatnio i gdzieś na kolegi kamerce jest filmik, jak to chodziło, jak krosuwa normalna. I ten, to zrzucę od niego ten filmik i wam wstawię też tutaj. Ktoś napisał, że to odciąć, ale tutaj jest to zaślepka i tu można normalnie to wykręcić, to wychodzi. Ale mówię, kurwa, ja czasem nim jeżdżę po nocach i no, nie chcę ludzi budzić, że zaraz policja mnie nie ganiała, więc no na razie tak będzie. Więc dobra, no na razie to siemanko. Do następnego filmu, wariaty. Stawcie suba, lajka, komentarz. Niech te zasięgi trochę urosną. No, to siemaneczko.